Dzień dobry, jesteśmy w Spichlerzu, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wielkopolski. W 22 odcinku, a jednak działa, pan Lechu Dominik nauczył mnie obsługi tego zabytkowego aparatu. A dzisiaj sprawdzimy, czy zdjęcia, które wykonałam niedawno tym aparatem, uda nam się wywołać. Pan Lech Dominik, który jest artystą fotografikiem i przy okazji kieruje filią Spichlerz, wyjął kliszę z tego aparatu i w absolutnej ciemności włożył ją do tego pojemnika i zaraz powie, co to jest. Mam nadzieję, że te zdjęcia, które dzisiaj starałam się wykonać, one nam wyjdą. I teraz pan Lechu pokaże nam proces wywoływania takiej kliszy ze zdjęciami. Ja myślę, że nam zadziała. Mamy taką nadzieję, aczkolwiek wszystko jest stare. To ja odłożę ten, w takie bezpieczne miejsce ten nasz zabytek, bo tutaj są takie niebezpieczne, można powiedzieć, dla zabytków preparaty. Odkładam tutaj sobie, niech sobie delikatnie spoczywa i odpoczywa. I co? Jest tutaj klisza. Co to jest w ogóle? To jest pojemnik zwany koleksem. Film z aparatu wyciągnięty, już naświetlony, czyli tak jak prawda, robiliśmy zdjęcia, wkłada się tu, ale w zupełnej, absolutnej ciemności, ponieważ film jest ciągle czuły, prawda, na światło, czyli byśmy stracili wszystkie nasze zapisane obrazy. To jak pan widział, żeby to tam włożyć? To się robi na pamięć już. To trzeba wiedzieć, jak to się robi. Już na pamięć, człowiek, nie będę rozszerzał temat, ale tak. Najważniejsze jest, żeby mieć zawsze pod ręką nożyczki, bo one giną najczęściej, a trzeba je używać. A tutaj, przy tej całej procedurze wkładania tej kliszy, tutaj. I ona musi tutaj być długo? Nie. I cały proces wywołania, czyli kilkanaście minut. No wyciągniemy ją z tego, nie? Na końcu. Aha, czyli teraz ten pojemnik, co z nim się stanie teraz? Teraz będziemy wylewać płyny. Mamy lejek. A czemu akurat trzy płyny? Po kolei jest tak, wywoływacz, czyli który wywoła nam ten obraz. Przerywacz, czyli najczęściej woda zwykła, czysta, ale może być ocet. I utrwalacz też po zapachu czujemy, że jest kwaśny. To jest zasadowe, to jest kwaśne. Dobrze, a skąd się bierze takie płyny? Płyny się kupuje albo gotowe, albo się kiedyś to się składało z, na wagę aptekarską, czyli 5 gram tego, 5 gram tamtego, 5, 10 gram. Gdzie się kupowało? Były takie polskie odczynniki chemiczne, taka firma chyba nie istnieje, ja nie wiem, ale chyba. I słoików, ja jeszcze mam sporo różnych słoików z różnymi dziwnymi nazwami, prawda? I to przepisy są. Wielkie księgi często wydawane były, jak sobie zrobić, jakiego rodzaju, bo wywoływaczy było mnóstwo, więc w zależności od chęci uzyskania jakiegoś efektu, czyli mniej kontrastowy obraz, więcej i tak dalej, bardziej ostry, mniej ostry, no to można było tym regulować właśnie wywoływacze. A to mi przypomina takie laboratorium chemiczne. To oprócz tego, że trzeba mieć pojęcie o robieniu zdjęć, obsłudze tego zabytkowego aparatu, to jeszcze trzeba się trochę na chemii znać. To ja już wiem, dlaczego tego wszystkiego mnie w podstawówce uczono. Znaczy, może nie obsługi aparatu, ale... Rzeczywiście podstawy chemii trzeba znać, bo są różne odczynniki, które są, wiadomo, szkodliwe, toksyczne, ale też jedne z drugimi nie chcą się mieszać w dowolnej konfiguracji, więc trzeba wiedzieć, co najpierw z czym wymieszać, żeby to się w ogóle chciało rozpuścić w wodzie. Czyli teraz tak, najpierw wlewamy ten wywoływacz. Tak dużo, jak tutaj mamy? Nie. My tu mamy jeden film włożony, czyli gdzieś do połowy koleksu, ale to się zawsze chemii się więcej... To ja wlewam, a pan mówi, kiedy dość, tak? Tak. Dobrze, wlewamy połowę tego zbiorniczka. Tak. On wyjedzie. Nieważne jest w jakim tempie, powolutku, nie. Szybciej. Nie, to nie ma, bo dopiero będzie. Ale to ma też swój zapach. No ma, bo to jest substancja zasadowa, a to jest kwaśna. Jeszcze? No, jeszcze trochę. No i wystarczy. Dobrze, i ile teraz czekamy? Teraz przekładamy to tu, bierzemy taki. Także musimy zamieszać.
Aha. Jeszcze jest taki efekt, żeby nie, bąbelki na filmie się nie, powietrze nie ostały, to trzeba nią spuknąć parę razy. Tak, tak, to zawsze skutkowało, a my tego nie widzimy, więc musimy na pamięć. No i kręcimy w prawą stronę, bo tak film jest założony, żeby pod prąd, nie z prądem, bo się z takiej spirali, co później pokażemy, no, potrafił sam się rozwinąć w płynie. No i teraz oczywiście ważna sprawa. Gdzie jest nożyczki? Nie, telefon, czyli... Czas będzie wymierzyć. Tak jest, proszę bardzo. Ile mamy? 3 minuty. Akurat. To 3 minuty czekamy. I dobrze. Co jakiś czas powinniśmy zamieszać, to jest potrzebne po to, żeby chemia się w jednym miejscu nie wypracowywała, tylko no, tak jak w garkach. Dosłownie, żeby się nie przypalił w karku, a tutaj, żeby było, prawda, żeby chemia świeżo dopływała do filmu. Dobrze. 53, 4, ja zaraz zatrzymam czas, a pan Lechu wyciągnie, wyleje. Dobra. Tak jest, przeleje. Stop, czas stop. Dobrze. I mamy 3 minuty minęły. O, i teraz biorę, z powrotem przelewam do, to jest wywoje, taki trochę dziwny, żółty, ale tak jest. Tak, i teraz? I teraz musimy, żeby, bo jeszcze na filmie pełno wywoławcze jest, więc potrzebna jest woda do przerwania, czyli wypłukania. Takie. Ach, taki neutralizator to jest, tak, można powiedzieć. W naturze, w praktyce się najczęściej, żeby szybciej to zrobić, to się używało octu, normalnego octu. Ale nie rozcieńczonego wodą? Mógł być rozcieńczony, ale tak przynajmniej 5%. Więc bardzo szybko, bo ocet z kolei neutralizuje zasadowe, chemię zasadową, jak mnie zwywoływa, czyli jest zero. Ale nie trzeba się nieraz tak śpieszyć. Tak. O, teraz wylewam wodę. Tak. I ciągle to jest wielka niespodzianka, co w środku. No właśnie. Może się uda, tak zawsze było. No i teraz wylewam utwaracz, który jest substancją kwaśną. No teraz wylewa. Dobrze, że aparat stąd zabraliśmy, bo by nie, nam się to podobało. Zawsze właśnie musi być taka, takie blaty. A teraz ile to będzie? Teraz potrzebujemy z 10 minut, bo utwaracz działa wolniej. To, no i ma u... to musi pan tutaj poprzestawiać. No, też kręcimy? Co jakiś czas. Ponieważ mówię, ta chemia, która dotyka filmu bezpośrednio, ona się zużywa w pewnym momencie i traci moc, a gdzieś dalej trochę oddalona to jest. To nastawiamy całkiem... czas. Teraz jest, kasujemy. Kasujemy i teraz i nastawiamy. I 10 minut czekamy. Czekamy, tak. No dobrze, panie Lechu, minęło 10 minut. Czy może minąć więcej, czy coś się stanie? Może, nie, może. Czyli jakby sobie trochę nam pogadamy i będzie 50 sekund albo minutka więcej, to nic się nie czas stanie. Czas decyduje tylko przy wywołaniu, ponieważ jak się za długo wywoływacz trzyma, zdjęcia się robią coraz czarniejsze, tak się mówi, przypalanie następuje, pewne świateł, więc no, utwalacz już nie. I teraz musimy to wylać z powrotem. Tak. To proszę bardzo. Ja już biorę, o, i wylewam. Jest. I co później? To już teraz możemy otworzyć. Bezpiecznie? Tak. Teraz się, normalnie będąc pod kranem, to się od razu włącza wodę i jest takie jeszcze urządzenie pod ciśnieniem, coś jak perlator, który powoduje, że szybciej wypłukuje utwalacz, który jest kwaśną substancją, w związku z tym, tak jak wszystko po occie, każdy wie, do długo zostaje zapach i tu trzeba to też wypłukać, jeśli chce się... Tak. Bieżącą to my wodą. Jeszcze raz musimy tu wlać wodę? Tak, koniecznie. Aha. Żeby tego kwasu. To samo może być. Może być, bo no. I te wszystkie ciecze, te nasze odczynniki, substancje chemiczne, one mogły być wielokrotnie używane? Czy po takim jednym, nie, jednej akcji trzeba było je wylać? Nie, wielokrotnego użycia to są. I dokąd się je wylewało? Do zlewu i do toalety, nie? To znaczy, ja osobiście miałem taką wielką beczkę utwalacza. Dlaczego? Szczególnie utwalacza. I zalewałem stałym wywoływaczem i w wyniku reakcji chemicznej po nagromadzone srebro wytrącało się na dno. I mógł pan je sprzedać? No, córce wytapiałem. Tak. Poważnie? Też, tak. I biżuterię z tego pan robił? Ona robiła sobie z tego różne te, bo... Ozdoby? Biżuterię? I film, tak. I film, i papier ma... substancja się toczyła, to jest azoton srebra, więc się wytrąca.
No proszę. Szkoda właśnie wylać do szczególnie. To jest tak zwana wartość dodana. Tak, teraz możemy z powrotem tą wodę marzyć, żeby ona nam nie przeszkadzała. I zobaczymy, co nam wyszło. Czy wyszło w ogóle? Otóż to wielka niespodzianka. Ale ja będę z siebie dumna, jak mówię. Wyciągamy film. Rozbrajamy go tutaj, bo on ma takie... O, to jest taka spirala, na którą on jest nawinięty. Ale to strasznie dużo czasu wszystko zajmowało, co? Bardzo. Ale nie było za bardzo telewizji, dwa programy. Patrzcie. Są filmy? Nie. Jedno jaśniejsze, jedno ciemniejsze, proszę. Jest spichlerz. Jest, są moje zdjęcia spichlerza, patrzcie. Tak się zawsze popoka, tak. Jest dominanta przecież. Jest dominanta. Jest, są jest moje koło, ujęcia. Jest. I co teraz z nimi zrobimy później? Teraz po wypłukaniu płuczemy w płynie takim jak dzisiaj do naczyń, żeby nie było zacieków na filmie. A gdybym chciała mieć takie papierowe zdjęcie, to co? Z tym to idę? Dopiero musi wyschnąć, tak. To musi wyschnąć. Ale pan też to umie zrobić? To oczywiście. Zrobimy. W następnym odcinku. W następnym odcinku zrobimy to i włożymy to do urządzenia pod tytułem powiększanie, które mamy na ekspozycji. I będziemy naświetlać bezpośrednio na biały papier i już będzie wtedy obraz odwrócony, czyli pozytywowy właściwie. I ja sobie włożę te zdjęcia do albumu. A jednak tak. Działa. A jednak działa.